Druga bitwa, którą dostałem od was dzisiaj, jest na T4-400. Jest pana Osom Igor na T4-400. Bardzo dobry czołg. Jeden z najlepszych. I mamy tutaj zestaw wentylacji, stabilizator, dosyłacz. Spoko zestaw. Uważam, że zestaw jest bardzo, bardzo dobry na ten czołg. Optymalny, no bo tutaj wzmocnienie to mało daje przy tej wartości życia. Wzmocnienie nawet nie pozwala przetrwać jednego pocisku więcej, więc bez sensu. Na medach ogólnie 8 tieru wzmocnienie daje takie wartości, że to jest nieodczuwalne. Już tak na takiej panterze 2, tam 1000 jest ponad 500 życia. Wtedy to ma sens, ale tak przy 1350 życia to wzmocnienie mało odczuwalne. Bitwa bardzo na bogato, full gold na 6. O kurde. No to penetracji na pewno nie zabraknie na tych tierach. Full gold to jest niemal gwarancja przebijania. Bardzo ciśniesz do przodu na tego gracza w Progetto. Masz asekurację za sobą, więc trochę to rozumiem, ale jakbyś teraz ulali na ciebie, to byłaby kosztowna zabawa. Na szczęście Tiger jest stokowy i też rywale tutaj nie wykazują się najwyższymi umiejętnościami. Nie oszukujmy się, ale nie grają jakoś rewelacyjnie. Oj, ten strzał niestety w skałę. No, Tigera najlepiej tutaj byłoby przebić, łatwo go przebić w górną płytę, w podłogę, w wieżyczkę, we wszystko. To jest papier. I jeszcze raz. A jeszcze jeden, i jeszcze raz. I kolejna pecha, o tak. I jeszcze jedna. Nie no, tutaj zjedzeni żywcem rywale. Progetto. Aj kurde, jakbyś go zdjął, byłoby perfekcyjnie, byś miał potem możliwość kombinować. O, teraz zostałeś zaskoczony przez te 103. To jest sygnał, że tędy nie można atakować, to jest zbyt kosztowne. Ja bym pojechał chyba na C9, aby rozwalić czołgi tam, takie jak ten Joch. Ale ty wybierasz Mida. No, z Mida mógłbyś próbować te medy, które są na linii 1, 2, 3 polować, jak Cromwell czy ten Rudy. Ale ja na przykład nie lubię tego robić, ponieważ to wymaga trochę szczęścia, żeby rywale się odsłaniali. Nie zawsze tak się dzieje. Na szczęście tu się odsłoniło, ładnie dostał. Ale poza Su na razie nic nie widać, więc to wcale nie jest takie nie wiadomo co, że tutaj robisz 1000 uszkodzeń. Na razie tak delikatnie bym powiedział. Kurde, rykoszet od Cromwella. Ale nie fart. Jaki masz rekord w pomaratonie? Co to znaczy w pomaratonie? Nie wiem, co to jest pomaraton. Olbrecht, podkreślenie Jan Multi, który TD z karawany? Xsol, Su 130PM, czy Skorpion? Powodzenia w kampanii. 5 złotych. Chyba Skorpion. Statystyki mówią, że Su 130PM. A wydaje mi się, że dla większości graczy najlepszy jest Skorpion, bo jednak daje tą uniwersalność dzięki wieży i ta alfa duża. No, chyba Skorpion. Ale Su 130PM też jest spoko. Gesor jest najgorszy na pewno. Gesor jest taki, że naprawdę bez golda to nic nie przebija, ma tam taką penetrację z dupy. No i też długo aduje, jest taki mocno nieaktywny. No najlepszy albo Su, albo Skorpion. Dla kampera to chyba Su bardziej. A dla kogoś, kto lubi i kampić, i czasami podjechać, to Skorpion, bo jednak bardziej zwrotny. Gesser na pewno najgorszy. Wydaje mi się, że linia frontu to jest pewniaczek w tym roku, to na pewno. Dolna płyta Thornwagna. Ale strzeliłeś w górną płytę, nie w dolną i dlatego nie przybiłeś. Ale to wynika z tego, że chciałeś zrobić to za darmo. Znowu strzał w górną płytę. O, a niestety tutaj dwa razy możesz mieć pretensje tylko do siebie. Teraz strzał w bok, więc przybiłeś.
Dobry pomysł z obichaniem, bardzo przytomnie. Tutaj kolejna pecha będzie w bok. Masz go na dwa strzały. Możesz mi go, możesz go mieć nawet na... O, na hita. No bo ci pomógł sojusznik. Ale chciałem powiedzieć, że możesz go mieć na hita, jak ci polosuje, ale nie musiałeś mieć wysokiego losowania, bo ci pomógł sojusznik w te 4-8-5. T3-4-3 ja nie polecam, Kołtus, nie polecam akurat jego. Jego niekoniecznie. Dobry wieczór, awatar. O, panie, wydaje mi się, że teraz to... Dobrze byłoby tutaj poczekać trochę na rozwój wydarzeń, niech rywale się trochę uleją, bo jest 6-8. Wydaje mi się, że rywale mają przewagę, no... Dobrze byłoby, żeby tracili trochę czołgów. To co robisz, mógłbyś ich zamykać teoretycznie od linii 0, ale... To co by mnie tutaj martwiło... Przy takim zamykaniu ich... Ja nie wiem, czy nie będzie problemów z kapem. Twoi sojusznicy giną strasznie. Teraz na pewno dobrze byłoby być na środku. I strzelać, gdy oni jadą na bazę, prawda? No bo zobaczcie tutaj. Jak oni jadą na bazę, mógłbyś osłaniać Skorpiona. Ty wybrałeś pojechanie na ich plecy. No i znalazłeś Su, który jest bokiem. Jest jeszcze E2-5. Su ładnie mi się wydaje, że zdejmiesz tutaj. Udało się. E2-5 to nie będzie też duży problem, bo dwa strzały i go nie ma. Ładnie. Jeszcze jeden strzał. Rozbił się o ciebie. No tutaj strasznie zrambał tym E2-5. No ale trochę bym się bał tym kapem twoim, bo ja nie wiem ile Skorpion ma twój życie, ale martwiłbym się, że on zginie. Tutaj pas zdjąłeś. Nie spodziewałem się, że on tutaj wróci. Ale jednak na twoim miejscu bym wracał na kapa twojego, bo wydaje mi się, że z tą bazą twoją różnie może być. Ciekawe, czy Skorpion twój padnie też. O, mówiłem wam o tym problemie z kapem i kap... O, był kapowany przez chwilę, ale zjechali. Skorpion rozwalił... V-kę. Ty też rozwalisz tą V-kę. Skorpion poległ te 2-5. Teraz można się zastanawiać, czy rywale zdążą skapować w dwójkę, czy ty zdążysz. Wydaje mi się, że o ile szybko zdejmiesz tą V-kę, to zdążysz wrócić nawet jak wjadą w dwójkę na kapa, ale musisz szybko zdjąć tę fałkę i zapierniczyć na swojego kapa, no bo teraz E2-5 może kapować. I tutaj uważam, że popełniasz błąd, bo tracisz czas, rywale mogą kapować w dwójkę. Oczywiście nie wiemy tego, ale lepiej byłoby być bliżej kapa, bliżej środka i w razie czego móc wrócić, prawda? Na szczęście E2-5 nie ma ci na hita, T3 nie ma ci na hita. Ty oddalasz się od swojego kapa. Jest to dziwne dla mnie. Zakładasz chyba, że rywale kapować się nie będą. Można, ale no... Powinni byli już dawno kapować. No i tutaj widzimy bardzo dziwny scenariusz B2-5. Zamiast kapować bazę, zamiast robić cokolwiek sensownego, podjął decyzję o pojechaniu na ciebie. Jak możemy to opisać? Możemy to opisać jako gigantyczny fail E25. Jest to gigantyczny fail. Jestem przekonany, że on ma 5 fragów i chciałby specjalistę tutaj. Ale to, co on zrobił, to niestety, ale jest dramat. Popełnił kluczowy błąd. Stracił swoją przewagę maskowania, walki z ukrycia i zaczyna tutaj kręcić się z tobą. Wydaje mi się, że go złapiesz, ponieważ on tutaj po tej wodzie to będzie się wolno poruszał. Ale musisz go złapać szybko. Złapiesz go chyba teraz. W prawo tylko musisz odbić. Trochę dziwnie, że nie odbiłeś w prawo szybciej, ale powinieneś podjechać pod tą górkę. No i tutaj się robi nieciekawie. Musisz wracać na własną bazę. Już bym go olał. W tym momencie olałbym go. Nie ma czasu, musisz wracać. Trochę nawet za długo się zabawiłeś. Nie weszła ci pecha. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu na takie coś. Chyba nie zdążysz. Wydaje mi się, że nie zdążysz. Wydaje mi się, że nie zdążysz. Zobaczymy. Zdążysz?
Nice, naprawdę nice, no. Wydaje mi się, że właśnie te sekundy, które straciłeś pod koniec z E2-5, jeszcze ten strzał E2-5, one były tutaj najbardziej bolesne, bo gdyby nie to, to by ten ostatni strzał był jeszcze bardziej przycelowany i tak dalej. A tak była ta panika właśnie przez to, że za długo się trochę bawiłeś z E2-5, wcześniej powinieneś podjąć decyzję o powrocie, ale zdążyłeś, więc szacun. I jeszcze porobiłeś tego testa 3 tak łatwo, tak zgrabnie, 10 fragów, backup w ostatniej chwili, naprawdę, no to naprawdę była bardzo dobra bitwa. To była bardzo, bardzo dobra bitwa, z odrobiną szczęścia na koniec, ale pula nie robi się często, jeszcze taki wyciąg. Okej, na szóstki, ale i tak super bitwa, bardzo mi się podobała. Naprawdę kawał dobrej roboty, awesome, Igor, ta bitwa mega, mega dobra. Z tych trzech pojazdów, panie Olbracht, tak?